Dostałem, no najgorsze, dostałem O, bombę. to możemy obejrzeć dziś, bo Co? miało być. No, jest co oglądać. Powrót do 2K3. Lata ligi go wyniszczyły? No, chyba tak. To najbardziej ta liga go raczej wyniszczyła. Ej, mi co ty piszesz za komiks o Random Brusia? Honorowi patroni to Balambus, Xinzun, Jan Wolski i Bambus? Ktos27. Debiut Energetyka Tiger, O! kontrowersyjne reality show z Michałem Wiśniewskim oraz start telewizji Trwam to tylko niektóre z wydarzeń, które miały miejsce w 2K3 widzowie, co się wtedy wydarzyło? Zobaczmy w Polsce oczywiście. 2003. Przed wami kolejny odcinek serii Witaj w Postal roku, w której 2. biorę pod lupę kilka ciekawych wydarzeń z danego roku. Jeśli nie widzieliście odcinków z lat 2000-2002, to zapraszam do odpowiedniej playlisty na moim kanale, a tymczasem witaj w 2003. Pokaż swoją twarz, pokaż ile w sobie masz. Mimo że ich troje swoje Co lata to się... było? To był oficjalny filmik? Go nie pamiętam. Pamiętam to reality show, czy jak to się nazywa. Pokaż ile w sobie masz. Mimo że ich troje swoje lata świetności ma już dawno za sobą, to kapela tak mocno zapisała się w historii polskiej muzyki, że raczej nikomu nie trzeba jej przedstawiać. W 2003 zespół cieszył się latami swojej szczytowej sławy, co widać po sprzedaży płyt. Nie tylko ich płyty z 2001 i 2002 zdobyły Ja diament, ale nawet płyta pierdzielę. kompilacyjna z 2003, która wyszła 1,5 miesiąca po emisji pierwszego odcinka Jestem jaki jestem. Był to reality show poświęcony liderowi zespołu Ich Troje, Michałowi Wiśniewskiemu. Wiśnia był Sakata, nic zdecydowanie nowego. najpopularniejszą postacią zespołu. Za Ale swoją dam głosik. wizerunku, charyzmę i licznych kontrowersji. Niech o jego popularności świadczy fakt, że program Jestem jaki jestem potrafił wyciągać ponad 4 miliony widzów na odcinek. No dobra, ale o co chodziło w tym reality show? Kurde. No cóż, lider Ich Troje w piosence Mam już dość, którą stworzył w 2002, żalił się na wścibskich paparazzi, którzy okradają go z prywatności, ale milion dolarów później sam dał się z tej prywatności okraść, zamieszkując w naszpikowanym kamerami domu wraz ze swoją żoną Martą Wiśniewską, znaną jako Milion Mandaryna, dolarów panią udali Gienią, za czyli to? gospodynią domu, oraz ze swoim synem Xavierem. Ten, nazwijmy to, rodzinny Big Brother stał się niezwykle popularny, o czym może świadczyć. Ty zobacz ten sprzęcik w tle. I te podkładki. Ty nie wiem, czy ktoś tego używa w w dupę. Ale widzisz to pod nadgarstek? Kiedyś były takie robione, że masz całe te i taka dupa, nie? Że nowe odcinki pojawiały się każdego dnia, a w niedzielę podsumowywano tydzień tak zwanym ringiem, czyli studiem na żywo, gdzie omawiano zachowania Wiśniewskiego. Ringi w pierwszym sezonie O! prowadził Hubert Urbański, znany wówczas jako twarz milionerów, A a w już sezonie siwy drugim łeb. zastąpił go Andrzej Sołtysik, ponieważ Urbański wygadał się, że nie lubi Wiśniewskiego, więc podmieniono go, by uniknąć problemów. Wydawać by się mogło, że Wiśnia będzie Sadga. na potrzeby programu udawał szczęśliwe życie w kochającej się rodzince. Lider Ich Troje od samego początku pokazał się jako zaniedbujący obowiązki rodziny na rzecz kilkunastu godzin grania na kompie w symulator lotów, nie stroniący od szklanki w dłoni, często obrażający się o... Co? Wyobrażasz sobie milioner w tamtych czasach najbardziej znany Polak? No, nie licząc, wiadomo, papieża powiedzmy i Wałęsy. Ale dobra, to był najbardziej znany Polak wśród młodych ludzi tamtych lat, tak? I siedział taki milioner i grał na pececie. No i to mi się bardzo podoba. Absurdalne rzeczy i nie zawsze okazując odpowiedni szacunek wobec swoich pracowników. Jeśli chodzi o zaniedbywanie dziecka, które często Małysz? wytykano Wiśniewskiemu, to według słów piosenkarza wcale nie było tak, że nie poświęcał on czasu swojemu synowi, tylko po prostu tego nie puszczano w odcinku, bo byłoby to nudne dla oka kamery. Wywlekano także jego smutne dzieciństwo, gdy to krążył między rodzinami zastępczymi a domem dziecka z powodu rodziców alkoholików. Jakby komuś to nie wystarczało, to można było wykupić sobie subskrypcję SMS-ów premium, by codziennie dostać informacje o tym, co się danego dnia wydarzyło w domu Wiśniewskich poza kamerami. Ja Jestem jaki jestem był ofiarą pierdzielę, nie krytyki mogę, wobec jaki tej części biznes. społeczeństwa za dawanie złych wzorców dla młodzieży, nieprzyzwoite zachowania Michała oraz jego hipokryzję w sprzedawaniu prywatności nie tylko swojej i Mandaryny, bo to w końcu ich decyzja, ale przede wszystkim swojego syna Xaviera, który jako niemowlak nie miał nic do powiedzenia w kwestii tego, czy w ogóle zgadza się na taki występ. Zresztą sam po latach wyznał... Trzeci weekend z rzędu jestem wystawiony przez znajomych. Czuję się świetnie, w ogóle się tym nie przejmuję. Dobrze, chociaż... Jak to wystawiony? Co to znaczy? że gdyby był wtedy świadomym człowiekiem, to raczej odmówiłby udziału w takim programie. Odrzucili Jednak w odróżnieniu zaproszenie od na Big serwer Brothera, program Minicraft? odbywał się także w świecie zewnętrznym. Oczywiście Pokazywano koncerty, żartuję, próby widzów. studia nagraniowym przygotowania do Eurowizji oraz losowe interakcje ze zwykłymi ludźmi. Gigantyczna sława Wiśniewskiego idealnie została ukazana w Serio, co scenie, się gdy wybrał się stało? na spacer po Łodzi i na całej trasie otoczony był tłumem ludzi. Jeśli ktoś z was marzy o sławie, to niech się zastanowi, czy brak możliwości normalnego spaceru po ulicach miasta jest fajny na dłuższą metę. A co do Eurowizji?
Eurowizji, to w 2003 ich trochę jako polski kandydat zajął 7 miejsce ze swoim kawałkiem Keine Grenze, co było jednym z lepszych polskich wyników w historii Eurowizji. Ja szczerze, czemu on przestał śpiewać? Bo przecież co, on głos już ma odchlania jakiś gorszy teraz? W dzisiejszych czasach? Czy się znudził ludziom? Jak to jest? Może powiedzą, ja nie wiem. W utworze, który stał się jednym z największych hitów zespołu, zastosowano ciekawy zabieg śpiewania zwrotek w trzech językach. Polskim jako kraj pochodzenia zespołu, niemieckim jako drugi język bliźni, który wychował się w kraju zachodniego sąsiada, oraz w angielskim dla międzynarodowej publiki. W programie poruszano także motyw parodii teledysku do tego utworu, w którym twórca wstawił motywy ataku hitlerowskich Niemiec na Polskę jako prześmiewcze znaczenie słów Keine Grenzen, czyli żadnych granic. Parodia wzbudziła ogromne oburzenie lidera ich troje, który zwyzywał twórcę przeróbki. Willa Wiśniewskiego, która była jego tylko z nazwy, bo był to dom wynajęty na potrzeby programu, szybko została wyśledzona przez fanów ich troje. Witam cię, witam. I tak warszawskim Józefowie regularnie koczowali pod nią miłośnicy Wiśniewskiego, licząc na chociażby krótkie spotkanie ze swoim idolem. Aby ukazać lepszą stronę wizerunku piosenkarza, często w Jestem jaki jestem pojawiały się motywy dobroczynności Wiśniewskiego. Ukazywano liczne sceny, jak rozdaje dzieciom prezenty, oddaje swoje rzeczy pod charytatywne licytacje i rozdaje pieniądze potrzebującym. Program podpiął się także pod zyskującą popularność audycję. Mógłby dalej na weselach grać jak stare zespoły Disco Polo, ale ma pewnie wypieprzone. No, zależy ile zarabia w dzisiejszych czasach Wiśniewski, nie? Czy musi takie rzeczy robić, czy nie? Może jest nadal bogaty. Nowa gra z serii Only Up, grasz... Seria Queen, to może zerkniemy, ale to kurde tyle gierek teraz, że... Talent Show, promując segment pod tytułem Drzwi do kariery, w którym młodzi kandydaci próbowali swoich sił w świecie muzyki. Format to jest jakiś idol? Nie dawałem, robiąc za nic więcej jak zwykły zapychacz czasu antenowego, bo mało kto był zainteresowany oglądaniem Talent Show w programie, który odpalało się przede wszystkim... Ale nie, ja pamiętam program Wiśniewskiego, ale nie wiem czy ja to oglądałem. Kurde, pamiętam, że coś tam leciało w telewizji, ale ja chyba bardziej pamiętam ten drugi program. Co kibel z mieszkania kradli. On był chyba nowszy, tylko z którego on jest roku, to nie wiem. Ale też taki pseł. Tylko on chyba na żywo nawet nie był. Nie wiem, nie pamiętam. On tam miał zielone włosy chyba. Wszystkim dla podejrzenia losów Michała Wiśniewskiego. Zwycięzca konkursu Michał Starnawski wprawdzie wydał w 2003 płytę pod tytułem Jestem jaki jestem, nawiązując do wygranego programu, jednak nie odniósł on jakiejś większej kariery tak, w świecie tak, muzyki. Sedus, ja i o ile pamiętam. Pierwszy sezon Michał wspomina z sentymentem, tak drugi już niezbyt mu się podobał. Ograniczono wówczas formułę do ringów odbywających się raz na tydzień, które stały się okazją do uderzania we wrażliwe dla Wiśniewskiego tematy. Aby podkręcić grillowanie Michała, do studia zapraszano gości, często bardzo krytycznych wobec niego, z których można wyróżnić Andrzeja Lepera, który wyjątkowo negatywnie wyrażał się o wokaliście. Oprócz studia stałym elementem drugiego sezonu były gry hazardowe, w których Michał Wiśniewski zakładał... A nie, Wiśniewski to jest to! To ja to stawki, pamiętam. Najbardziej kultowy był. To ja inny pamiętam. Program, że zielone włosy miał, ale co to mogło być w takim razie? Kurde, nie wiem, on miał tych programów chyba sporo, ale tam już chyba... już przygasał Wiśniewski. Albo mi się z tym pomyliło. Czekaj, historyjka z real life. Raz byłem z kumplem, Gajgę. Byliśmy trochę alko. Mój kumpel troszkę podpity, to postanowił pójść być do jakiejś dziewczyny. Do dziewczyny 50-60-letniej baby. Powiedziała spieprza i walnęła torbą. Czekaj. Kurde, co ty... Nie wiem, co ty piszesz, ale git, nie? Git. Tak, to były czasy, że w środku nocy mogłeś się dowiedzieć, że Michał wbija ci na chatę zagrać w kości i wygrany wychodzi z twoim kiblem, pozbawiając cię przedmiotu pierwszej potrzeby. Tak, po latach kiblem... pasja nie tylko do hazardu, ale ogólnego bezmyślnego roztrwaniania gotówki odbije się czkawką, gdy Wiśniewski nie dość, że straci swój wielomilionowy majątek, to jeszcze narobi sobie kolejne miliony długów. Lider ich troje stwierdził, że kręcenie drugiego sezonu było dla niego nieprzyjemne, jego formuła zniechęciła go do realizacji trzeciej edycji. Tak oto program zakończył się na dwóch sezonach, ale czy aby na pewno? Bo nie wiem czy wiecie, ale Jestem jaki jestem posiada także trzeci sezon, który, i tu was zaskoczę, nagrywany jest do dziś. Jest to jednak zupełnie inny program niż ten znany z TVN-u. Realizuje go sam Michał Wiśniewski na swoim YouTube'owym kanale i pierwotnie była dzięki, to relacja dzięki. Z budowy nowego domu, a obecnie program swoim stylem przypomina internetowego vloga, znacznie bardziej ugrzecznionego niż klasyczne edycje, aczkolwiek nadal zachował sobie mały pierwiastek dawnego stylu prywatnych relacji z rodzinnego życia. Widać jednak, że Michał lata świetności ma już za sobą, bo serię zbiera znacznie mniejszą widownię. Jakbyście mieli ochotę odświeżyć sobie dawny program, to pełne odcinki także znajdują się na jego oficjalnym kanale.
Tiger przyspiesza regenerację organizmu i dodaje energii. Tiger stawia na nogi. Obecnie ciężko sobie wyobrazić półki sklepowe bez energii. Nie, za cicho teraz. A może nawet i setkach najbardziej egzotycznych smaków. Jednak ty, jak to jest taki porównywalny do Wiśniewskiego w dzisiejszych czasach, że serio taki top jeden celebryta, powiedzmy, no bo to on był piosenkarzo celebrytą, nie? Mamon? Okej. Okay. Freeze? Może być, no. Zenek? Jarosław Kaczyński. Wojewódzki? No to chyba inny rodzaj. No znany w sumie jest, każdy go zna, ale no wiesz, no. To chyba nie to samo co Wisiewski. Fris, bo takie same nazwisko mają, no niby tam. Której Wiedźmin? Za godzinkę jakoś, albo półtorej. W 2003 poza Red Bullem ciężko było znaleźć jakiś większy wybór tych napoi, a i same Red Bulle nie były jakoś niezwykle popularne z racji na ich wysoką cenę. Lukę na rynku postanowił wypełnić Dariusz Michalczewski. Polski bokser mogący poszczycić się 50 walkami, z których przegrał tylko dwie ostatnie, łamiąc tym samym swoją serię 48 zwycięstw pod rząd. Silna marka jego nazwiska mocno wpłynęła na prestiż nowego energetyka, który już rok później stał się największym konkurentem dla Red Bulla, a w 2006 zepchnął go, stając się nowym liderem branży. Sama nazwa Tiger pochodzi od pseudonimu Michalczewskiego, który świat bokserski nadał mu po zwycięstwie z Michaelem Live w 1991, o czym obecnie się już aż tak nie pamięta, bo postać Michalczewskiego nie jest tak mocno eksponowana jak w pierwszych latach istnienia energetyka. Czekaj, to jest jego czy... znajdował się na puszkach. To jest jego energetyk, czy on tylko tam daje ten pseudonim? W reklamach telewizyjnych, co w połączeniu ze znacznie niższą ceną od Red Bulla napędzało zyski firmie Gelwe, odpowiedzialnej za produkcję napoju, którą obecnie znamy pod nazwą Footker, oraz Michalczewskiemu, który miał w kontrakcie zapewnioną część przychodów z każdej puszki, sygnowane jego nazwiskiem oraz twarzą. Swoją drogą, zdjęcia tych najstarszych puszek trochę trzeba się naszukać i nie mówię tu o tych ze starym logiem, a o tych z twarzą, nie które jest. Widać wyglądały zupełnie inaczej. Grzebiąc w archiwach strony Gelwe, wyczytałem, że pierwotnie Tiger istniał nie tylko w puszkach, ale i w saszetkach do rozpuszczania w wodzie. Swoją drogą warto wspomnieć, że oficjalnie środki ze sprzedaży Tigerów trafiały na konto Fundacji Równe Szanse, prowadzonej przez Dariusza, której celem było wspieranie młodzieży w rozwoju sportowym, w szczególności w boksie. Z biegiem lat współpraca z Footker zaczęła coraz bardziej zgrzytać, gdy to firma rejestrowała znaki towarowe bez konsultacji z Michalczewskim, aby ugrać dla siebie większą część zysków, co finalnie w 2008 doprowadziło do wytoczenia procesu sądowego przez boksera wobec spółki, a w 2010 do zakończenia współpracy. No i zaczęło się. Na sklepowych półkach zapanował chaos, gdyż Michalczewski przeniósł swoją markę do firmy Maspex, ale Footker nadal przekonany o prawie własności do nazwy, dalej produkowało napój o nazwie Tiger. I w ten sposób mieliśmy dwa tygrysy, oba będące napojami energetycznymi i równolegle reklamującymi się w mediach, co wprowadziło... Co? Ty, ja pamiętam, że były niebieskie i takie. Czyli to nie jest to samo? Ja pierdzielę, ty. ...energetycznymi i równolegle reklamującymi się nie, w mediach... Nie, to są inne firmy je robią. W sensie wiadomo, w jednej rozlewni i tak dalej. Obydwa pewnie smakują jeden do jeden. Ale to nie to samo. ...to wprowadziło zamęt zarówno wśród klientów, jak i sprzedawców. Napój, który teoretycznie nazywał się Black Tiger, chociaż tej czarnej części nazwy jakoś specjalnie nie eksponowano, przegrał z oryginalnym tygrysem, zostając tym samym przy samej nazwie Black, którą znamy do dziś jako jednego z największych graczy w branży energetyków. Spór także dotyczył Ty, tak powstał Black? Ty, nawet nie wiedziałem. Ja pierdzielę. Ty, co tu się odpieprza? Tak do rozpuszczania nazywanych Wit Tiger i te także wyleciały z rynku po przegranej sprawie. Tiger to jednak nie tylko dziesiątki smaków, ale także garść innych produktów sygnowanych tą marką. Oprócz wspomnianych saszetek i tabletek pojawiały się one także w formie żelu, wody, tokenów, NFT, a nawet kosmetyków, o których obecnie pewnie nikt już nie pamięta. Co to w dupę jest, ty dezodorant? O zapachu Energola? Ja pierdzielę, ty! Co to w dupę jest? Ja nie wyobrażam sobie tego.
Obecnie pewnie nikt już nie pamięta. Jednak warto tutaj wspomnieć także o reklamach, które w przypadku Tigera wielokrotnie odbijały się głośnym echem i często w negatywnym sensie. Najgorzej zapamiętano dwie kampanie. To no, pamiętam z kalendarza to. W 2017, gdzie 10 kwietnia ciśnięto bekę z katastrofy smoleńskiej oraz nie, to drugie bardziej. Akcję z 1 sierpnia, gdy lekceważąco potraktowano powstanie warszawskie, co szerzej omawiam w Icebergu o reklamach. Drugą kontrowersyjną kampanią był Przetiger, która opierała się na podtekstach, pseudoluzackich postach i byciu młodzieżowym na siłę. Mimo wszystkich problemów na swojej drodze, Tiger nadal utrzymuje status jednego z najpopularniejszych energetyków, sprzedawanych nie tylko w Polsce, ale i w wielu innych krajach na całym świecie i nic nie wskazuje na to, aby ten stan rzeczy miał się wkrótce zmienić. Fakt, o tym się mówi. O, pamiętam te 22 intro. Października na światło dzienne wyszedł pierwszy numer Faktu, najpopularniejszego obok Super Expressu brukowca, będącego polską wersją niemieckiej gazety Bild. Gazeta od samego początku stawia na tanią sensację i celowo szokujące artykuły, czego dowodem może być tytuł Hieny Roku na... Ty, w tym były gołe baby? W sensie... Kiedyś było tak, były jeszcze te kioski takie, budki zielone, kiosk ruchu, czy coś takiego. I tam normalnie było... Goła baba na gazecie, nie? Tak wystawiona, że każdy mógł to zobaczyć. O co? Kiedyś to było legalne. Ciekawe, czy nadal jest. Ja pamiętam obok szkoły, dosłownie miałem tą budkę. Obok szkoły, dzieci podstawówka, kumasz? I ta budka, i ta gazeta. Ta gazeta. Jezus. 2004 i 2005. Rozumiesz? Obrazki wryły się w rdzeń kręgowy. W DNA się wbiły. Zdjęcia ludzkich zwłok bez ubrań podczas czynności policyjnych. Natomiast druga sprawa była wprost niebezpieczna dla ludzkiego życia. Artykuł omawiał sprawę zwolnienia z aresztu dyrektora firmy wydającej Kurier Koniński. Stawiano mu zarzuty naruszania nietykalności dzieci, jednak w śledztwie nie zostały one potwierdzone. Jednak zamiast zdjęcia dyrektora co widziałeś? Zdjęcie redaktora naczelnego tejże gazety, więc kompletnie niewinny człowiek przyozdobił swoją twarzą okładkę gazety z podpisem ten zboczeniec jest na wolności. Wprawdzie następnego dnia szmatławiec przeprosił Stanisława Pigułę za pomyłkę na łamach gazety, jednak nie trudno sobie wyobrazić sytuację, w której ktoś nie kupił gazety i po prostu zobaczył Pigułę na okładce w kiosku, a następnie postanowił wymierzyć sprawiedliwość na własną rękę. O poziomie gazety niech świadczy fakt, że na Wikipedii kategoria krytyka jest najbardziej obszerną, a to i tak tylko wycinek tego, co fakt odwalał na swoich stronach. Możecie sobie zatrzymać to jest. I przeczytać treść artykułu, bo gdyby miał każdy z nich omawiać w szczegółach, to byśmy to zostali co najmniej na godzinę. Ale wróćmy do 2003 roku, to już po okładce pierwszego numeru widzimy, z jakim poziomem dziennikarstwa dane nam będzie się zmierzyć. Mam raka, muszę umrzeć, bo jestem biedna. Krystyna. Aha. Naukowcy mają sposób na grypę. Dużą część okładki zajmuje szczucie cycem, a tego faceta to już chyba w tym filmie gdzieś widzieliśmy. Do tego tematem numer jeden jest klasyczna sprawa grania na emocjach, które w fakcie pozostaną na stałe. Odgrywanie roli szeryfa, ludzi biednych i uciśnionych, jechanie po wszystkich politykach, ciągłe pisanie o tym, jakie wszystko jest złe wobec emeryta i ubogiego człowieka, idealnie odzorowuje strategię marketingową. Celem jest tworzenie gazety dla ludzi w podeszłym wieku. Antoś, przepraszam, że cię uprałam. Co to w dupę? Zwierzątko kotłowało się przez 15 minut w 40 stopniach. Zgotowałam ci taki los, a ty nawet nie pisnąłeś. Co to w dupę jest? To jest prawdziwe w ogóle? Ku których łatwo będzie urobić. Przeżyła! Przeżyłam toś. A, to git. Nie? Oraz dla czytelnika szukającego ploteczek i taniej sensacji, a dodatkowo gazeta kusi... Co? Emocjonalnie. Oraz dla... Odebrał żelazko zamiast telefonu. Ja pierdzielę w dupę. I chłop takie zdjęcie ma. Nie, człowieku, te gazety to jest... Czytelnika szukającego ploteczek i taniej sensacji, a dodatkowo gazeta kusiła wyjątkowo niską ceną, nawet jak na tamte czasy, sprzedając numer za złotówkę. Taktyka sprawdzona w Niemczech przyniosła rewelacyjne skutki także w Polsce, windując gazetę na szczyt. A, Queen to legenda. Każdy numer w setkach tysięcy egzemplarzy. Ogromne zyski zapewniane ze sprzedaży i reklam sprawiły, że koszta procesu... Tusk pozywa fakt coś tam...
procesów sądowych wytaczanych przez pokrzywdzone osoby były w pewnym sensie wpisane w koszta. Jak to określił Bogusław Hrabota, redaktor naczelny Rzeczpospolitej? Fakt radykalnie zmienił media, niewątpliwie zbrutalizował i zwulgaryzował debatę prasową. Zaszkodził prasie opiniotwórczej, stając się bardzo wyrazistą kontrpropozycją czytelniczą. Mam wątpliwości, czy to, co robi Fakt, to jeszcze dziennikarstwo, czy już tylko podawanie treści w ekstremalnej formie. Debiut gazety nie nadszedł znikąd. Promowano go już kilku miesięcy ku przerażeniu konkurencyjnych gazet, w szczególności Super Expressu, który Nie interesuje mnie. Ty, Korwin, miałem 200 kochanek. 44 lata różnicy. Corwin, no. Corwin. A czy Korwin? Siema, muszę się witać w donate, bo na chacie każdy mnie opluł klasik. Ej, to się. Ta emotka się inaczej nazywała. Czemu jest przez K, a nie C? Cienki, witam cię. Co? Co ty mówisz? To cię opluł. Witam, PC, witam. Przepraszam, przywitajcie PC-ta. Przed pojawieniem się Faktu zaostrzył i stabloidyzował swój styl pisania, aby uniknąć odpływu do konkurencji. Ciężko dorwać się do numerów z 2003, bo archiwum Faktu na ich stronie sięga do 2007 i to w bardzo okrojonym zakresie, ale powędrujemy trochę po historii najgłupszych, najbardziej kontrowersyjnych i skandalicznych artykułów z Faktu. Był brzydki napis? Przepraszam! Nie zgadzam się z tym, każdy jest równy. Był Faktu, który stał się elementem polskiej popkultury, a mianowicie goła baba na ostatniej stronie. Najpewniej miała ona zachęcić postarzałych Januszy do kupna gazety, tłumacząc się żonie, no ale Grażynko, przecież ja to tylko dla artykułów kupiłem. A dodatkowo warto wspomnieć, że w latach 2000 bardzo popularne były wystawki na kioskach, w które wkładało się bieżący numer gazety. Było one z obu stron przezroczyste, więc każdy idąc chodnikiem mógł taką gołobabę zauważyć. O tym mówiłem. Przez co nieraz pamiętam, że gdy szedłem do szkoły, to mając po drodze kiosk za każdym razem... Ja pierdzielę, czyli nie tylko ja. Ja pierdzielę, czyli nie tylko to mnie dotknęło. Widziałem kogoś gapiącego się na tył wystawki z Faktu. Co do głupich artykułów, to wypada podzielić je na te komediowe i te realnie szkodzące ludziom. Te głupie komediowe to sensacje typu kurz łamiąc... Kurz złamał mi rękę. ...tego rękę staruszkę, kosmitów oszukujących pana Zdzisława na numery w lotto, żaby, która wyleciała wędkarza z alkoholizmu, historii człowieka, który odebrał żelazko zamiast telefonu, seryjnego kebabożerca atakującego... Napadał i pożerał kebaby. Tomasz groził spaleniem baru, jeśli natychmiast nie dostanie wielkiej, pysznej kanapki z baranim mięsem. Kebabożerca. To okoliczne kebabownie. Czy mój zdecydowany faworyt głupiego tytułu, Jan Paweł II wpuścił Jaruzelskiego do nieba. Nie miałam pojęcia, że dziennikarze... Kurde ty, oni są tacy... Oni są tacy rzetelni, dosłownie jeden dziennikarz dał się zabić, dosłownie, tylko po to, żeby pójść do nieba, dowiedzieć się, czy jest tam Jaruzelski, czy wpuścił go tam Jan Paweł II i potem wskrzesił sam siebie, żeby o tym opowiedzieć. To jest rzetelność, za którą płacę złotówkę, bo tyle kosztuje ta gazeta, przynajmniej w tamtym czasie. Faktu mają donosy od świętego Piotra. Warto także pamiętać o słynnym kwadracie mocy, który według opisu miał być naładowany przez uzdrowiciela i zapewniać śmierć zdrowie. Klin. Gazeta wypromowała... Co? Ten kwadrat doda ci sił. Przecież jak to możliwe, że to było kiedyś legalne to wszystko? Takie pieprzenie. Przecież to nawet na YouTubie takie coś jest dymane w dupę, a to kiedyś jeszcze ludzie za to płacili, to nie było za darmo. W kwadracie mocy, który według opisu miał być naładowany przez uzdrowiciela i zapewniać zdrowie. Gazeta wypromowała także kilka legend miejskich, z których najsłynniejszą tak była ta o wielorybie płynącym Wisłą oraz o jeziorze, w którym... Co to było? Kilka legend Lolek? Miejskich, z których najsłynniejszą była ta o wielorybie... Lolek w stolicy i co? Wisłą wieloryb płynącym Wisłą oraz o jeziorze, w którym woda zawierała 30% alkoholu. O wielorybie nie ma co dużo mówić. Od głupia legenda miejska. Ale pewnie następnego dnia pili tę wodę tam. 30%. Ale sprawa z jeziorem ma ciekawszą historię, więc nikt tego nie wyczuł do tej pory. Według artykułu w Bracholinie, zwykłej wsi w Wielkopolsce, miał zapanować kompletny chaos. Podwórka były zaniedbane, pola nieskoszone, a to dlatego, bo chłopi na czworakach chełptali pijani wodę z jeziora. Żeby uwiarygodnić artykuł, dołączono do niego zdjęcia, na których mieszkańcy wsi wykonują te czynności, za które według wypowiedzi sołtysa dostawali po kilkadziesiąt złotych. Chłopy pili brudną wodę z rowu za
parę dziesiąt złotych. Fotografowanym powiedziano, że będzie to zabawny tekst o przyrodzie, a zdjęcie kobiet pod krzyżem, które rzekomo modliły się o abstynencję, wykonano w rzeczywistości podczas nabożeństw majowych. Po publikacji mieszkańcy Bracholiny... No jest takie coś w ogóle, że śpiewają pod tymi krzyżami na wsiach. Nie wiem, czy ktoś to widział, ja to widziałem. Tak śpiewają sobie na wsiach. Nie wiem, czy w mieście coś takiego w ogóle istnieje. Ale w maju takie coś jest. Okolicznych wiosek i zapowiadali pozew zbiorowy przeciwko gazecie. Bo owszem, no, tak się drom, no. Z pobliskiej gorzelni, ale nadal to jest, ale chyba już coraz mniej, no bo już i woda nie zawierała promili. Coraz więcej detków, może być fakt, że wśród redaktorów naczelnych tego brukowca znalazł się nawet Donald Tusk, to nie w czasach, gdy był na drugim planie, a w trakcie swojego premierostwa w 2007. Wprawdzie był redaktorem symbolicznie na jednej scenie, ale to i tak trochę dziwne zagranie, być jako premier redaktorem gazety o kiepskiej renomie. Owszem, było to częścią pewnego rodzaju zakładu sprzed dwóch lat, ale pytanie, czy akurat w tej kwestii politycy muszą dotrzymywać słowa? Jeśli chodzi o najlepiej sprzedający się numer faktu, to prawdopodobnie było to pytanie możesz, z 19 grudnia 2003, troszeczkę się uspokoić? Spoko, pobocznego projektu Michała Wiśniewskiego. Krążek załączony w zestawie do gazety sprzedał ją tego dnia w ilości 1 100 000 egzemplarzy. Pozycją lidera faktu próbowała w 2003 Wiesz, jest, bo jest 18, a nie 24, więc wiesz, trzeba trochę powagi. O pierwszej w nocy, to wiesz, jak cię odklei, to tam nikt uwagi nie zwróci. Wiesz, o co mi chodzi? Odpowiedzialna m.in. za Gazetę Wyborczą, wydając tabloid pod tytułem Nowy Dzień. Miał to być jednak łagodniejszy styl pisania, co okazało się niewypałem i gazeta upadła po zaledwie 3 miesiącach, co tylko niestety uwypukla gusta czytelników. W trakcie przygotowań do Nowego Dnia Andreas Willes, Axel Springer, czyli wydawcy Faktu, groził w mailu do Agory, że będzie walczył z Nową Gazetą i tutaj cytat, wszelkimi rozsądnymi i nierozsądnymi środkami, nawet jeśli będzie to oznaczało taki scenariusz, w którym każda ze stron może tylko przegrać. Sąd uznał takiego maila za ewidentną groźbę, nakazując 100 tysięcy złotych kary na cel społeczny i przeprosiny na łamach faktu. Żeby jednak powiedzieć coś pozytywnego, to ta okładka po fatalnym meczu z 2006. Wstyd, żenada, kompromitacja, hańba, frajerstwo. Nie wracajcie do domu. Polska, Ekwador 02. Ja pierdzielę. Ej, to jest porypane, co se można w gazecie robić. Przecież... Ja muszę założyć gazetę i tam będę streamował. Ja tam będę mógł dosłownie wszystko. Na Twitchu jestem ograniczany. Jestem w kajdany zakuty. A gazetkę w gazetce stream? Iluj. W slajdach będą streamić. Będzie screen, co się dzieje. I napis na dole. Iluj. Była genialna w swojej prostocie i mimo upływu 18 lat od jej wydania nadal jest bardzo memiczna i nawiązywano do niej chociażby nawet 12. Polska 03, Kolumbia, wstyd, że nada kompromitacja cieniasy. O, ale złagodnieli. Złagodnieli. Lat później. ITV. W 2003 wystartowała telewizja ITV. Obecnie praktycznie zapomniana, tak, ale wówczas promowana jako twór rewolucyjny, gdyż miała być to telewizja, uwaga, uwaga, interaktywna. Szkoda, że ciężko znaleźć fragmenty z jej emisji, bo nazwa pokrywa się z bardzo popularną brytyjską stacją, która zapycha mi wyniki wyszukiwania, jakich filtrów bym nie użył, a jak nie ona, to robią to jakieś lokalne twory o takim samym skrócie. Ale co to jest to ITV? No, ale do rzeczy. Nowy kanał promowano wspomnianą interaktywnością, czyli udziałem widzów w tym, co się dzieje na ekranie, za pomocą SMS-ów i połączeń telefonicznych. Inna sprawa, że w praktyce kanał bardzo szybko swoją telefoniczną interaktywność zrzucił na zapchanie niemal całej ramówki wróżkami z pasma EZTV oraz telezakupami, ale pogadajmy o tych ciekawostkach z pierwszych lat istnienia. Stacja celowała w bycie czymś pomiędzy 4Fun TV, o którym jeszcze nie wiedziano, bo powstanie rok później, oraz Hyper TV ze sprawą dużej ilości programów omawiających nowinki technologiczne i przedstawiających wieści ze świata gier komputerowych. W gry można było zresztą grać także na antenie i to w trybie wieloosobowym, ale rozrywka była niezwykle prymitywna nawet na tle i tak nieco przestarzałego Hugo emitowanego w tym czasie na Polsacie. W kwestii warstwy muzycznej to oprócz popu i rapu dużo część zgarniało disco polo, co w 2003 było ewenementem w naszym kraju. 2003 bowiem był rokiem śmierci disco polo w muzycznym mainstreamie. Najlepszym symbolem upadku disco polo było wyrzucenie z ramówki Polsatu, jednej z do niedawna najpopularniejszych audycji Disco Polo Live oraz Disco Relax, czyli prawdziwych ikon muzycznych z lat 90.
Coraz gorsze opinie o disco polo, zmęczenie gatunkiem i coraz większy bojkot przez branżę sprawiły, że... Ty jak się nazywał ten? Tak popularny do niedawna styl Shadowmania. Showmania. W okolicach 2012. To miała jak on się nazywał? TV, ten najlepszy. Zarząd najwyraźniej wierzył, że fanów disco polo nadal jest sporo, ale jak widać grubo się przeliczyli. Telewizja nigdy nie osiągnęła takiej popularności. Jak się nazywa ten najlepszy? Coś tam men chyba. Nie Martyniuk, ten men. Shadowman! Shadowman, widzowie, on bierze 30k za koncert i ty mi mówisz, że on nie jest najlepszy? ...jak 4Fan TV, mimo posiadania podobnych cech charakterystycznych, w postaci czatu SMS-owego na ekranie, w stylu graficznego celującego człowiek. Młodego słuchacza oraz zalewu reklam z dzwonkami, tapetami i grami na komórkę. Martyniuk więcej? Ej! ...kładła sporo pieniędzy na reklamę w ITV. Co to? W takim 2005, owszem, Crazy Frog był wszędzie, ale na żadnej innej stacji nie męczonych utworów tak często jak na ITV. Telewizja zaczęła odjeżdżać w coraz dziwniejszym kierunku, emitując chociażby programy... Martyniuk bierze 30k za 30 minut? Techniki samoleczenia i laski wanilii, które zostały zapamiętane za sprawą kultowej rozmowy z pieskiem z Torunia. Program już po 5 latach było? Zaczął się kompletnie sypać, o czym świadczył ówczesne wpisy z forum o kolejnych odejściach prezenterów, nieustannym odchudzaniu ilości godzin programów na żywo, a nawet tak kuriozalnych posunięciach jak imitowanie powtórek audycji typu Audiotele. Z tego dna próbowano się jakoś odbić, ogłaszając w 2008 debiut teleturnieju Casino, prowadzonego przez Wojciecha Pijanowskiego, znanego z Koła Fortuny, ale finalnie plany zawieszono z racji na pogłębiające się wewnętrzny kryzys kadrowy. Aktualnie kanał ITV już nie istnieje, a w jego miejscu nadawana jest Nuta Gold. Pierwotnie widać było w ITV Weekend. Naprawdę duży potencjał. Siema, Caolek. Już w 2004 miał być nawet emitowany na komórkach za pomocą zapomnianego już era Omnix, ale jak obecnie wiemy, kompletnie to nie wypaliło. Dedek. Trwam! O! Podobnie jak Radio Maryja uchodzi za jedną z najbardziej kontrowersyjnych stacji radiowych, tak samo telewizja TrwaM, startująca w pełnym wymiarze 12 czerwca 2003 roku, pada do dziś obiektem polaryzacji społecznej. Chociaż to nadal istnieje TrwaM? To gdy ten zakładał Radio Maryja w 1991, to niedługo potem na spotkaniu z Janem Pawłem II papież miał go zapytać, kiedy wystartuje telewizja, na co Rydzyk odpowiedział, że jak Ojciec Święty pobłogosławi, to za rok, a Wojtyła miał być żywo zainteresowany postępami, dopytując o telewizję na następnych spotkaniach. Wracając do 2003, to na debiutanckim idencie można zauważyć małą ciekawostkę. Otóż TrwaM według animacji ma być dziwnie poprzestawianym skrótem od Radio Maryja TV i o archaiczności tej telewizji... Strąta jaka straka u mnie w kablówce za dzieciaka. Co ty gadasz? Ja nigdy tego nie oglądałem. Widziałem tylko... Nie wiem, czy to było z tego, czy z czego innego, że był Cejrowski i ten, i Hołownia. Ale to nie wiem, czy to było TrwaM, czy TVN? Chyba TrwaM. A no i poza tym to nic z tego nie znam. Nie wiem, co tam leciało. No pewnie coś o Bogu. I z nich świadczy, że przerywnik z 2003 charakterystycznej dla Radia Maryja Melodii był używany jeszcze w 2021. Siema Legal, witam. Objawiała się także w kiepskiej jakości obrazu, gdyż HD wprowadzono dopiero w 2022, a po przechodzeniu na format 16:9 w 2012 i tak przez kilka lat obraz sztucznie rozciągano do... No, ja pamiętam. Ty pamiętacie to? Nie wiem, czy ktoś to... Nie, no na pewno są ludzie, co pamiętają, jak HD wchodziło. Bo to były te już plazmowe, ale takie grube, grube plazmowe telewizory, nie wiem jak to się nazywa fachowo. I te wszystkie programy, że była jedynka, jedynka HD, dwójka, dwójka HD, TVN, TVN HD. I to było często tak, że niektóre serie miały lepszą rozdzielczość, a niektóre to były rozciągnięte i był taki gówniaty obraz. Nie no, to była taka sraka, ale było kiedyś tak, jak ta technologia się rozwijała. Jesteś old gen, no. A to było porypane. Albo był kwadrat na prostokątny TV, no. Teraz jest Ultra HD napis? Nawet nie wiedziałem, że coś nowego, jak już telewizora to... Starsze audycje 100 lat nie mam. Często oznaczały się jakością niczym z VHS. Ramówka z 12 czerwca nie była jednak pierwszą transmisją na kanale, gdyż testowo wyemitowano dwa dni wcześniej relację z 750. rocznicy zjazdu Drohiczyńskiego. Telewizję nadawano satelitarnie za pomocą Astry, w odróżnieniu od zdecydowanie popularniejszego w Polsce Hotbirda, a na ten moment TrwaM wraz z Radiem Maryja są jedynymi polskimi Ufoki. Nadawcami z Astry, a i wcześniej miało one konkurencji poza kilkoma kanałami TVP. Być może wybrano Astrę dlatego, że koszt nadawania z niej jest niższy, a może i ten drugi powód nieco rozwinę, bo balansują na krawędzi
teorii spiskowej. Obecnie takie pomysły są już przeterminowane, gdyż po fali głośnych protestów z powodu nieprzyznania miejsca na multipleksie, telewizja TrwaM dostępna jest już od lat na ogólnodostępnym paśmie. Ale wracając do teorii. Jak dobrze wiadomo, odbiorcami mediów ryzyka wiem, masa, ale zagram za, nie wiem, za rok może. Nowych technologii i nie mających w swoim telewizorze nic więcej ponad kilka podstawowych kanałów odbieranych tak zwanym druciakiem. Dłużej. Z tego powodu sprzedawano pakiety do odbioru telewizji TrwaM, a posiadacza takowego można było rozpoznać po talerzu satelitarnym z logiem telewizji. Według archiwalnego nie widziałem takiego. Soft wgrany na dekoderze miał ustawione kanały ryzyka na pierwszej pozycji. Ty, a tutaj... trzeba mieć IRL jeszcze te talerze? Kiedyś to te talerze to dosłownie trzeba było być do każdej telewizji. Pamiętam, moja babcia do Enki miała, Enka była, nie wiem czy to jeszcze istnieje. Była taka telewizja, dekoder dawali i talerz. I zmontowali za oknem. Nie wiem czy to... Masz do cyfrowego Polsatu? Rozwija się teoria, według której miałoby to być celowe działanie, aby uniknąć przechodzenia widzów na kanały konkurencyjnych stacji, bowiem na Astrze, jak wspominałem, nie było za bardzo czego oglądać w naszym języku. Jednak dość niska jak na 2003 cena 440 zł za zestaw zachęciła wiele osób do zakupu dekodera, nie tylko miłośników mediów ojca ryzyka, ale i majsterkowiczów bawiących się w przerabianie dekodera, zwiększając jego okrojone możliwości. A, to nie wiedziałem. Zresztą z tego dekodera cieszy się dopekę w kultowym utworze Dekoder TV TrwaM. Warto też zwrócić uwagę, Piekarz że w Radio Maryja na telewizji TrwaM pojawiały się reklamy, chyba. Jednak wyglądały one inaczej od tych znanych z innych stacji. Praktycznie wszystkie dotyczyły biznesów powiązanych z ojcem ryzykiem lub należące do osób przychylnych jego działaniom i było tych reklam stosunkowo mało w porównaniu do innych komercyjnych kanałów. Z tego powodu telewizja TrwaM, podobnie jak Siema, Maria, witam. Opiera się w dużej mierze na datkach od widzów, do których składania zachęcani są w licznych spotach emitowanych na kanale, które to spoty budzą wśród krytyków ryzyka opinię, jakoby były wyłudzaniem pieniędzy od emerytów za pomocą sztuczek psychologicznych. Stacja jednak od lat próbowała... Jakie mają sztuczki? Może zastosuję? ...na moherów, emitując także kreskówki religijne dla dzieci, audycje poruszające problemy nastolatków, a nawet programy motoryzacyjne czy wędkarskie. Jednak mimo tego sama stacja jest dość mocno upolityczniona w wiadomym kierunku, co przysporzyło jej, podobnie jak Radio Maryja, zarówno oddanych zwolenników... Chciałem tłumaczyć dzieciom w TV TrwaM, dlaczego PiS jest najlepszą partią na świecie. Jak i zdecydowanych przeciwników. Nieźle. Kanał ma na swoim koncie kilka kontrowersji, jak chociażby emitowanie utworów Laocze bez zgody zespołu, a także słynne reportaże. Dzięki, Spadek, za 15 lat. Dziękuję bardzo, dziękuję. Kupię chlebek. I potem w niego zagramy. Nie ważne. Jak nie wiesz, to dobrze. Swoją drogą za reportaż o Woodstocku Rydzyk musiał potem wystosować przeprosiny wobec owsiaka, czego przez długi czas unikał. Sporą krytyką oblano także współpracę z telezakupami Mango, których reklamę emitowano w 2006, a sama firma jest... Ale farma kasy na dziadkach, donaty, Mango, kołdra leczy raka. TV TrwaM, serio, dobrzy biznesmeni byli. Naciągająca na nieadekwatne pieniądze za produkty głównie osoby w starszym wieku. I co najciekawsze, na telewizji TrwaM miały pojawiać się produkty Mango ukazywane wyłącznie w stacji Ojca Ryzyka, tylko nigdzie nie znalazłem informacji, jakie konkretnie to były produkty. Z drugiej strony zdarzało się także, że dziennikarze TV TrwaM byli atakowani za relacje, które faktycznie mogły być społecznie pożyteczne. Plastryki dobyły, no. Zabijania plakatów kontrkandydata podczas ciszy wyborczej. A jeżeli macie ochotę na wieczorne romantyczne seanse przy kominku, to ja mała, kupiłam tamten mop i działał? Programów na płytach DVD. Stacja miała także nieformalną kosę z konkurencyjną stacją Religia TV. A, to jest Religia TV i jest Hołownia, to jest Hołownia. To jest to z Cejrowskim, nie? To ja myślałem, że to jest to samo. A tu są dwie różne, Religia TV i TrwaM, to co innego. E.T., znany głównie z prowadzenia TVN-u. Stacja Ryzyka tę wojnę medialną wygrała, bo Religia TV nie istnieje już od 2015, a co do telewizji TrwaM, to raczej nic się nie zanosi, by miała ona wkrótce upaść. Siemano, zapraszam was na moje nowe forum dla serwera Proces Gamers. W marcu 2003 doszło do stworzenia jednej z najważniejszych modyfikacji w historii polskiego internetu, o czym dowiadujemy się na profilu Przemsa Wamatogi, pseudonim Przemo. Przemo, jak wielu ówczesnych internautów, był zapalonym graczem CS1.6. A jako, że miał żyłkę do programowania, to postanowił nie tylko założyć forum dla swojego serwera o CS-ie, ale co najważniejsze, znacząco na jego potrzeby zmodyfikować dość nowy wtedy skrypt PHPBB, umożliwiający tworzenie for dyskusyjnych. To jest to forum, co się pobierało zawsze tego, co się wpływało na zatokę? Nieważne, ale chyba tak.
Pierwotnie projekt był osobistą zabawką u Przewa, który programowanie zajmował się od lat 90., ale modyfikacje tak się spodobały użytkownikom, że Matoga postanowił podjąć się dużego projektu, własnej mocno podrasowanej wersji PHP BB, dodając do niej kultowy podtytuł By Przemo. Skrypt Przema natychmiast rozwijał się w internecie, wciągając swoje objęcia wiele tysięcy nowych for i ciężko o sensowne dane procentowe, ale myślę, że jak powiem, już w latach 2000 jakieś 90% for dyskusyjnych korzystało z modyfikacji Przema, to będę sobie stwierdził całkiem blisko prawdy. Ty to nie chłop wymyślił polskie fora. Pury pany to jest, ty, on na tym zarobił chociaż? Czy to był człowiek typu ten... tego... poświęcił się dla ludzkości, dla rozwoju cywilizacji polskiej i dla Zatokowiczów. Zakładanie forum na skrypcie Przema było banalnie proste i nawet dziecko mogło sobie z tym poradzić. Dosłownie, bo pamiętam, że w wieku 12 lat prowadziłem ze znajomymi małe forum, głównie dla środowiska fanów Wormsów, skupiające się na dyskusjach ogólnych. Wszystko to postawione na nieistniejącym już darmowym generatorze forów, cio.pl, i takich generatorów były w latach 2000 dziesiątki, jeżeli nie setki. Niektóre miały bardzo mocno okrojone wersje PHP by Przemo, ale takie cio.pl dawało radę, oferując dość bogatą ilość funkcji oraz może nie stuprocentową, ale jednak dość sporą możliwość dodawania własnych gadżetów. Dużą rolę odgrywała w tym obsługa HTML, więc dzięki wszelkim poradnikom z HTML dla zielonych oraz gotowcom znalezionych na stronkach z gadżetami do for, można było dostosować forum w wybrany przez siebie sposób. Setki skórek, paczek z emotkami, możliwość nadawania rank za określoną ilość postów, opcja podziękowań podbijająca prestiż osoby, która nam pomogła, w budowany czat, a nawet funkcja konta premium, którą posiadał chociażby słynny Dark Vares, implementując odpowiednie mody i swoje konta premium w postaci diamentów. To właśnie za sprawą Przema fora zaczęły pojawiać się Zatoka. Każdy, nawet najmniejszy serwer gromadzący grupkę kolegów w CESie, Metinie, Tibi albo jakiejkolwiek innej grze musiał posiadać swoje własne forum. Nieważne jak niszowe zainteresowanie posiadasz, na pewno istniało forum, gdzie można było znaleźć podobnych sobie ludzi. Mimo że każde forum rządziło się swoimi zasadami, to na praktycznie wszystkich można było odnaleźć wspólne pierwiastki. Kurde, ty! Były one dzielone w skali procentów, żarówek albo czego sobie admin zażyczy i odwzorowywały one zaangażowanie użytkownika w forum. Im więcej postów, tym więcej gwiazdek, ale żeby uchronić się od nabijania licznika, to zasadą w większości forum był zakaz pisania postów jeden pod drugim, a działy z forumowymi zabawami zwykle miały wyłączone liczniki postów. No właśnie, forumowe zabawy. Szkielet forum wyglądał zazwyczaj tak. Na górze działy z regulaminem, ogłoszeniami i przywitaniami. Człowieku, przecież admini na tych forach to byli wnuczkowie, wnuki Adolfa H, nie? Szczerze. Zapytałeś się o coś nie tak jak trzeba, to wchodził ci typ. Pisał, że jeszcze raz takie coś i cię banuje, zamyka ten temat. Spieprzaj stąd, albo było już, poszukaj sobie lubkom. Zara masz perma. Ja pierdzielę, ty, ja się nieraz tam pytałem na tych forach kiedyś jakieś rzeczy i nigdy mi nie odpowiedzieli. Ja pierdzielę. Dzięki Legry za 19 lat, dziękuję. Tak, forumowa kultura wymagała, aby twój pierwszy post był powitaniem się w odpowiednim dziale, tylko po to, by nie odpisywali ci siema, witaj na forum albo coś w tym stylu. Niżej były działy poświęcone tematyce forum, a na samym dole był ten pod nazwą Hyde Park lub Off Topic, do rozmów na dowolne tematy, wspomniane zabawy forumowe i archiwum ze starymi wątkami wraz z koszem na spamerskie posty. Wśród forumowych zabaw szlagierem każdej strony było Liczymy do tysiąca, gdzie po prostu wstawiało się posty z kolejnym numerkiem. Tak, da się znaleźć pytania bez odpowiedzi. Od losowego słowa, tak by każda kolejna osoba dopisywała, co jej się kojarzy ze słowem poprzednika. X, co to za X? Polegający na wyborze jednej z dwóch opcji podanych przez poprzednika. Opowiadania. Co? Co to? Czekajcie X, jeszcze raz. Jak w tematyce X czy Y, ja zadaję pytanie, to czy to następna osoba odpowiada, raz zadaję nowe pytanie. Przykład, chleb czy bułka, chleb. Zadajesz nowe pytanie, następna odpowiada. Ja pierdzielę, te zabawy w starym internecie. To ja muszę zacznę. E-Sing? Czy nasza klasa? Dobra, nasza, to musi być coś podobnego do naszej klasy. I-Sing? Nie wiem, co to jest za strona, ale no nasza klasa to legenda. Polegający na wyborze jednej z dwóch opcji podanych przez poprzednika. Opowiadania, czyli dopisywanie po kilka... Pokaż się. Nie no, człowieku, przecież nostalgia z tych forów. Przez poprzednika. Opowiadania. Jedzenie na ostatnią literę. Ej, ale się ludziom kiedyś nudziło. Niby tego. A to w ogóle nawet piszą do dziś, zobaczcie. Znaczy, to już parę lat temu były odpowiedzi na tym screenie, ale
pisania, czyli dopisywanie po kilka słów do tworzonej na bieżąco historyjki i wiele, wiele więcej. Zazwyczaj dział z tymi zabawami, mające być dodatkiem do forum, pochłaniał dużą część jego pełnej zawartości. Sztandarowym elementem każdego profilu były także... Oblivion. A, to są te, pod tym co napisałeś się wyświetlały takie... banery, czy jak to nazwać. User bary. Były to grafiki o określonych wymiarach i stylu graficznym, które miały prezentować zainteresowania, upodobania kulinarne, parametry komputera, gusty... Nvidia user. Kiedyś to był ten. Nvidia user, kiedyś to był RAR? Linkin Park fan. Nie było innego zespołu kiedyś niż Linkin Park. Rozumiesz? To jest coś, no. Mozilla, Firefox, Google User. I generalnie cokolwiek chcieliby. Pepsi Drinker! Pepsi Drinker, w dupę nie mogę. Sobie umieścić. Te co to w dupę jest? Formę GIF-a przesuwającego większy obraz, nadając efekt skanera, ale wiele osób przeginało z ilością user. Co? Logitech? Coś tam, Samsung, czekaj, on pisze tu staty kompa? Ja pierdzielę, ale ma staty. 160 giga HDD, no i to jest tego, rozumiesz, AMD. Dobra, coś tu się dzieje. Pewnie wszystko na pirackim Windowsie XP. No i to mi się bardzo podoba. Barów robiąc sobie całe ściany prostokątów, więc na forach najczęściej nakładano limit, na przykład 3 na profil. Oprócz tych charakterystycznych pasków, opisy często okraszano reklamą jakiegoś innego forum lub bloga, krótkim dowcipem tekstowym wziętym z generatora opisów na gadu. Skoro wiara czyni cuda, to ja wierzę, że się uda. Ej, to są te... A, z GG opisy, no tak. Każdy chciałby żyć 100 lat, ale żeby 101, to przesada. Uśmiech. Poczułam się jak mała dziewczynka, która musiała przejść przez ciemny las. Co? Gadu, albo nie, dobra, skip to opis. Oto jestem porządnym, dumnym internautą, gdyż mówię nie dzieciom na ostrady, piszę poprawnie po polsku oraz nie posiadam konta na naszej klasie. Za sprawą Przema polski internet wszedł w złotą erę for dyskusyjnych, których zmierzch określiłbym mniej więcej na rok 2012. Nasza klasa wprawdzie próbowała zachwycić pozycję, implementując własne fora na portalu, jednak ta haniebna sztuka udała się dopiero Facebookowi. Fora zostały wyparte przez facebookowe grupki, które w niektórych celach... Facebook to zmiażdżył wszystko. Rzeczy okropnie okaleczają internet z przydatnej treści. Niewiele lepiej jest z Discordem, bo ten wprawdzie posiada znacznie więcej funkcji niż grupki na fejsie, można w nim tworzyć osobne działy i tematy, nadawać rangi użytkownikom i wgrywać mnóstwo dodatków, jednak cały problem tkwi w katalogowaniu treści. Załóżmy, że masz problem ze skrzynią biegów w samochodzie. Kiedyś wystarczyło wpisać problem w wyszukiwarce i od razu dostawaliśmy wątek na forum, gdzie ktoś miał taki sam problem, a jeśli takowego nie udało się odnaleźć... Mówiłem wam, że to nie Fata Morgana, on żyje. ...albo kategorii z naszym modelem, potem ewentualnie kolejnej podkategorii dotyczącej skrzyni biegów i opisywało się w niej swoją usterkę, a potem zostawało to dla potomnych. A obecnie trzeba by szukać odpowiednich grupek na fejsie... Ej, dobrze mówi, dobrze mówi. Przecież jak się szuka jakiejś rzeczy, co masz problem, to często ci wyskakują posty sprzed 5-10 lat, nie? To powiedzmy za 10 lat nie będzie się zdało znaleźć odpowiedzi na dzisiejsze problemy. No bo nie będzie już for, na których ktoś o to zapytał, tylko ktoś zapytał na Discordzie. Ja pierdzielę, czyli wracamy do czasów, kiedy nie dało się w internecie znaleźć odpowiedzi, bo jej nie ma w internecie. Jak tu, co tu zrobić? ChatGPT, dobra, ChatGPT na śmiecia. Na zaakceptowanie zaproszenia, szukać postów o skrzyni biegów w gęstwinie, pisów o dupie Marynie, albo próbować z wyszukiwarką facebookową, która w delikatnych słowach działa do kitu. Ponadto musisz tam dostosować się do jednego, odgórnego regulaminu Facebooka, który ma w sobie masę głupot, chociażby słynne naruszanie wytycznych społeczności, które jest często stronnicze i niejasne. No i można było pisać rzeczy pod swoim pseudonimem, a nie prywatnie. Goodman. Organizacja Anonymu. Jaka macha. Ty jest jak kartka z wydrukowanym mordą i po prostu wyciął se. No i to jest Sigma.
płatnym profilem. Likwidacja większości fora spowodowała także znaczne zwiększenie ilości lost media. Masa wiedzy dostępnej tylko tam, archiwalnych postów o bezcennym znaczeniu podczas szukania relacji na temat zapomnianych wydarzeń. Na te same filmiki wykręcałem dziś czujnik z auta dzięki filmikowi sprzed 6 lat, który ma 200 wyświetleń. No tak, Hindusi przecież ratują w tym momencie wszystkich. Ty myślisz, że w Google chłopca zarabia 300k miesięcznie, a czy rocznie, dolarów? Ty myślisz, że on coś by wiedział bez Hindusów z YouTube'a? O technologii? Człowieku, Hindusi w tym momencie to fundament dzisiejszego świata. Hindusi na YouTubie, 100 wyświetleń, wszystko wiedzą. Przecież ja kiedyś nie mogłem naładować tego, miałem pokrowę, nie, czekaj, nie miałem właśnie, zgubiłem pokrowę od słuchawek bezprzewodowych. I się zastanawiałem, czy da się je naładować bez. I Hindus na YouTubie ciął kable w jakieś różne sposoby i ładował drutami. Im dało się, Hindus wiedział jak, rozumiesz to? Różnych schematów i rozwiązań, które pomogły poradzić sobie z wieloma problemami i to wszystko przepadło. Hindusi są za mądrzy. Było tam także dużo toksyczności, że opieprzanie na elektrodzie za niebycie profesorem elektroniki to klasyka atmosfery. Wiadomość od ChatGPT, jeśli pojawiają się kontrowersje związane z jakimś streamerem, w tym przypadku z Party Atix, warto podchodzić do tego z dystansem, próbować zrozumieć kontekst, w jakim dana sytuacja miała miejsce. Streamerzy często angażują się w różne rodzaje wyzwania, prowokacje czy żarty, które mogą być źle zrozumiane lub odebrane przez widzów. Jeśli chodzi o kwestie takie jak obrażenie się czy plucie na wirtualne postacie, jak na przykład ChatGPT, warto pamiętać, że co? Że narzędzia coś tam... Dobra! Niech się nie zesra. ...por dyskusyjnych, ale ileż dałbym za upadek Facebooka i zepchnięcie Discorda do roli czatu na rzecz triumfalnego... Tak mu powiedz. For. Prawdę mówiąc, chętnie bym założył własne forum, podzielił je na kategorie dla widzów, nawet kiedy się robiłem przymiarki do stworzenia takiej strony, ale uderzyła mnie wtedy myśl. Dla kogo ja bym to zrobił? Dla garstki osób, bo większość by to olała albo podeszła po dwóch postach? Na szczęście nie, no, mogliby zostało używać. Trochę specjalistycznych for, które nadal mają się dobrze i cały czas żywię nadzieję, że ich czas jeszcze powróci. No i to by było wszystko, jeśli chodzi o rok 2003. Kurde, fajny film. Przypominam, że seria Witaj w roku nie jest przybliżeniem wszystkich wydarzeń, a szerszym omówieniem kilku wybranych. Fajny film. Fajną koszulkę ma Demons. No normalną, nie? Z Terminatorem. Z Terminatorem ma koszulkę, nie? Bardzo dobrze. Pamiętam spryciarze, no. Słyszę strzek! Słyszę strzeki z rzeki, słyszę strzek! Słyszę strzeki z rzeki, słyszę strzek! Słyszę strzeki z rzeki, słyszę strzek! Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę